Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach, które były dostępne w autach, mianowicie o silniku 1.6 FSI, czyli silniku, który został zaprezentowany na początku lat właściwie 2000. Był montowany w szeregu aut koncernu Volkswagena, jak i Audi. Co można powiedzieć o samym silniku? Tutaj jest rozgraniczenie mocy tego silnika. Wersja 110-konna oraz 115-konna. Różnią się one tak naprawdę tym, że jeden silnik 110-konny ma pasek rozrządu. Oczywiście jest to silnik czterocylindrowy, 16 zaworów, tryb bezpośredni, a wersja 115-konna ma łańcuch w rozrządzie, który niestety powoduje sporo problemów. Także silnik, co do zalet tego silnika, dosyć małe spalanie, dynamika, elastyczność silnika, dosyć dobra kultura pracy. Co do wad, problem z elektroniką silnika, problem z sondami lambda, z cewkami zapłonowymi, z elektroniką, z czujnikami wszelakiego typu, dodatkowo osadzający się nagar w układzie dolotowym, w wersji z łańcuchem rozrządu, problem z rozrządem, tak jak w przypadku silnika 1.4 FSI, rozciągający się łańcuch, problem z awaryjnymi, z napinaczem tego łańcucha oraz z nastawnikami faz rozrządu. To wszystko powoduje, że silnik tak naprawdę został dosyć szybko wycofany z modeli w 2008 roku. Już praktycznie ten silnik nie był montowany. Tutaj ilość oleju silnikowego to niecałe 5 litrów, 5W30, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. No i dodatkowo ze względu na wtrysk bezpośredni dosyć droga instalacja gazowa, raczej do tych silników te instalacje nie są montowane. Także podsumowując, no podobnie jak silnik 1.4 FSI, silnik nie mający raczej dobrej opinii, dochodzi jeszcze czasami nadmierne spalanie oleju. W wersji z rozrządem na łańcuchu, no problemy z tym rozrządem, z nastawnikami. Tutaj dochodzą też kłopoty z elektroniką, z czujnikami, z sondami lambda. Także silnik niepozbawiony wad. I raczej użytkownicy wybierają silnik 1.6 MPI, który był montowany bardzo długo w koncernie Volkswagena, w przeciwieństwie do silnika FSI. Także to było na tyle odnośnie silnika 1.6 FSI wolno sącego. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.